Kolejne spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, jakie znajdujemy w Słowie Bożym opisane, to jest spotkanie i rozmowa Pana Jezusa Chrystusa wtedy, gdy Pan Jezus Chrystus powierza Piotrowi swoje owce. Jest to opisane w Ewangelii Jana, 21 rozdział, od 15 do 19 wersetu. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Miłujesz mnie? To pytanie jest tutaj kluczowe, które to pytanie padło w trakcie tego spotkania. Piotr wcześniej zaparł się swojego Pana. Jednak pełen miłości wzrok Pana Jezusa Chrystusa od razu skłonił go do pokuty z tego powodu. Mamy to opisane w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 61 do 62 wersetu. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus Chrystus ukazał się Piotrowi, swojemu uczniowi. Nikt nie wie, o czym rozmawiali podczas tego spotkania. Patrząc na zachowanie Piotra przed tą rozmową i po niej, możemy wywnioskować, że Pan Jezus Chrystus wtedy mu wybaczył. Miłość Pana Jezusa Chrystusa do Piotra nie ustrzegła go przed tym, aby się Pana zaprzeć. Dlaczego? Ponieważ brakowało mu pokory. Przyczyną jego upadku była nadmierna wiara w siebie samego. Właśnie od tego musiał zostać uwolniony. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak mówi Słowo Boże. Bezpośrednio po wyznaniu następuje Boże odpuszczenie. Jednak oczyszczenie jest procesem wymagającym czasu. W obrazach starotestamentalnych fakt ten jest bardzo wyraźny. Jeśli Izraelita popełnił grzech, składa ofiarę za grzech, otrzymując natychmiastowe odpuszczenie. Z kolei proces oczyszczania na podstawie ofiary z młodej czerwonej jałówki trwał 7 dni. Podobnie było z Piotrem. Pan Jezus Chrystus dokonuje tego oczyszczenia w sposób, który przepełnia nasze serca podziwem i uwielbieniem. Gdy więc spożyli śniadanie, zanim Pan Jezus Chrystus zaczął działać ze swoimi uczniami, Piotr mógł ogrzać się przy nim i zaspokoić swój głód. Tak wielce dobrotliwy jest Pan. Dalsze jego działanie można podzielić na trzy części. Po pierwsze, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci. Tym pytaniem Pan Jezus Chrystus zawstydził Piotra przed jego towarzyszami. Piotr przyjął to upomnienie i potwierdził swoją miłość do Pana Jezusa Chrystusa. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Wtedy Pan Jezus Chrystus, ten dobrotliwy pasterz, powiedział: paś owieczki moje. Jakże głęboka jest łaska Boża. Piotr nie tylko został zrehabilitowany, ale otrzymał nawet polecenie, aby paść owieczki Pana Jezusa Chrystusa. Owieczkami są ci najmłodsi w jego trzodzie. Te owieczki są przez Pana Jezusa Chrystusa szczególnie otaczane opieką i ochroną. Po drugie, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? W tym fragmencie widzimy, jak Pan Jezus Chrystus sprawdza jakość tej miłości. Czyli pośrednio, czy Twoja miłość jest naprawdę szczera. Kiedy pomyślimy o słowach, które Piotr wypowiedział, zapierając się Pana, to zauważymy, że pytanie to było całkowicie zasadne. Odpowiedź Piotra była pełna pokory. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Tym razem Jezus dał mu polecenie: strzeż owce moje. Strzec owiec Pana Jezusa to niełatwe zadanie, gdyż trzeba zadbać o to, aby były bezpieczne przy swoim pasterzu. Po trzecie,
Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? W przypadku tego ostatniego pytania określenie słowa miłość jest częściowo zmienione. Odmienne sformułowanie oraz fakt, że po raz trzeci Pan Jezus Chrystus zadał Piotrowi podobne pytanie, sugerują, że miał on na myśli miłujesz mnie chociaż trochę. Z radością możemy przyznać, że przy Panu jesteśmy szczęśliwi. Odpowiedź Piotra pokazuje, że Pan Jezus Chrystus osiągnął zamierzony cel. Piotr odpowiedział słowami, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Co oznaczałoby, kiedy Twoje oczy spoglądają na moje wnętrze, to widzą wiele brudu, jednak gdy spojrzą na podstawę mojego serca, to widzą, że Ciebie miłuję. Znów Pan Jezus Chrystus daje Piotrowi polecenie, paś owce moje. Temu uczniowi i słudze, który był całkowicie od niego zależny, Pan Jezus Chrystus powierzył to, co jest dla Pana Jezusa Chrystusa najcenniejsze na tej ziemi, swoją własność, którą wykupił własną krwią.